My, informując media kilka tygodni temu, jaki jest plan na zgrupowanie, to też zaznaczyliśmy, że nie należy przywiązywać szczególnej wagi do tej rozpiski, bo na zgrupowaniach tak jest, że ten plan jest elastyczny. Często sztab trenerski wsłuchuje się w głos zawodników. Te treningi, które piłkarze mają, wcale nie są lekkie, są dość intensywne zajęcia, a najważniejsze jest tak sterowanie obciążeniem tych treningowym, żeby piłkarze no, mieli świeżość, żeby ich, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, nie zajechać. Więc taka decyzja zapadła, że będzie tylko jedna sesja treningowa. Poza tym cały czas są rodziny, popołudnie piłkarze będą mieli wolne. Na pewno będą ten czas spędzać ze swoimi rodzinami i wieczorem po kolacji jest też taki wieczór, podczas którego będzie występ stand-upera, który chyba wspólnie występuje razem z jakimś magikiem.